Walka! I ruszają do boju. Znowu przewaga wzrostu po stronie jednego z uczestników. No, pan Dawid Tyczek z Polski góruje wzrostem nad swoim przeciwnikiem, ale widzimy, że jego oponent z Chorwacji nie żałuje ciosu. Tam na południu pewnie bardziej przywykli do upałów są. Przygotowują się do kolejnej walki pan Sebastian Pędzina i pan Iwan Dziakić. Przez chwilę klincz. Obaj rycerze zwarli się ze wzniesionymi mieczami. Nierzadko takie zwarcie kończy się później zapasami na ziemi. Do 11 wygrywa pan Dyczek. Polska górą tym razem. Panowie, zostańcie w polu turniejowym, damy chcą kogoś nagrodzić. Prosimy zwycięzcę pojedynku pod lożę dam. Pan Dawid Dyczek w oczach dam zasłużył się czymś wyjątkowo. Pani Michalina wstaje, aby wręczyć mu szarfę. Dla każdego rycerza taki dowód uznania to niebywały honor. Natomiast szranki weszli już gotowi do walki. Pan Sebastian Pędzina w czarnym opancerzeniu, a w barwach biało-czerwonych pan Iwan Dziakić, również z Chorwacji. Gotowy? Proszę Państwa, prosimy o gorący doping. Państwu jest ciepło, a rycerzom walczącym jest naprawdę, naprawdę gorąco. Walczący tutaj przed Państwem ku Państwą cieszę nie mają na sobie tylko, jak Państwo, koszulek, spodenek, tylko mają na sobie po kilkanaście kilogramów i ruszają się, proszę zobaczyć, jak szybko, błyskawicznie, mocne, zadają przeogromne ciosy. Zwarcie Chorwacji z Polską. Tym razem do kolejnej walki szykują się pan Patryk Kowalewski. Oraz pan Cortez z Żywca. Koniec czasu. Pan Sebastian. Pan Patryk ukłonił się właśnie przed nożą dam. Czeka na swojego przeciwnika. Jest pan Cortez Szybca. To już jego druga walka w tym turnieju. Ale sił na pewno mu nie brak. Panowie gotowi? Kurwa czas, nie? Kowal też jest siewa. Garnie się tam jeden.
kolejnej walki szykują się panowie, którzy postanowili swoje prawdziwe imiona i zawołania skryć pod pseudonimami Kokos i Man. Brzmi egzotycznie. Panowie Kokos i Marzur szykują się do walki. Być może jakieś złożone śluby zbraniają im przystąpić do walki pod swoim prawdziwym imieniem. Tymczasem dwóch panów w przednionych zbrojach bez litości okłada się mieczami. Jak widzimy, panowie nie dają sobie bardzo. Zwarcie, były próby przechwytu broni przeciwnika. Stop! I mamy trzecią dogrywkę w tym turnieju. Bardzo wyrównane starcie. Kolejne pół minuty, panowie, przed wami. Walka! Myślę, że pozostali uczestnicy lubią dogrywki, bo to daje im więcej czasu na odpoczynek. Pozostali może i lubią, ale ci, którzy się dogrywają, to może niekoniecznie. Ale na razie jesteś świetnie razem. Dawaj, Kowal! Spodziewałbym się czegokolwiek innego, to ludzie, dla których walka... Stop! Dla których walka to nie pierwszyzna. Chyba, że jeden się poddaje. Przerwa techniczna. Ważniejszy uraz. Z wynikiem 3-2 wygrywa pan Cortez. Szybca. I zwycięzcę tego pojedynku damy proszą do siebie pod lożę. Zwycięzca pada na kolana przed damami. Dziękuję wam. Damy nagradzają się w pas. Wyjątkową waleczność. Przy czym pragnę podkreślić, że jak wszyscy wiedzą, na polach grunwaldzkich najpiękniejsze są właśnie damy z chorągwi nadleńskiej. Zaś najpiękniejszą z nich jest moja ukochana Adrianna, która mocno mi kibicuje. Dlatego pozwolę sobie przekazać wam od was również dla niej życzenie. Dziękuję bardzo. Kokos i Mandżur. Gotowi do walki. Walka! Do kolejnej walki szykować się mogą pan Łukasz Gawlik i pan Michał Patan. Thank you.
zachowawczo. Jeden próbuje drugiego, na ile może sobie pozwolić. Proszę Państwa, to nie są przypadkowi ludzie. Ci ludzie... Stop! To są ludzie ćwiczące parę razy w tygodniu, po kilka lat, żeby móc znaleźć się tutaj na polach Grunwaldu i w Waldu. Miejsce tego pojedynku jest to rycerz czerwonej jace, czyli Mandżur. Łukasz Gawlik. Łukasz w niebiesko-czarnej. Są już gotowi, a do kolejnej walki mogą się przygotowywać pan Aleksander Kamiński i pan Wojciech Spurek. Zasłona. Walka przerwana. Poluzowała się zasłona hełmu. Gotowy? Walka! Kolejna pauza, a widzimy, odpadł element rękawicy, mocowany rzemieniem. Jakaś niepa. Takie drobne uszkodzenia zdarzają się dość często. Ale po to nosi się zbroję, lepiej żeby zbroja sypała się w kawałki niż kości. Walka! Wbrew brutalności tych walk, które Państwo widzą, kontuzje nie są aż tak częste i poważne. Najczęściej z tego, co kojarzę, są to połamane palce. Natomiast rzadko kiedy przydarza się cokolwiek poważniejszego. Stop, zasłona. Zwycięzcą tego pojedynku jest pan Łukasz Gawlik.